Dzień dobry Państwu. Ewa Pawela, sygnalistka kontroli umysłu. Zapewne zastanawiacie się Państwo, jaki może być związek przyczynowo-skutkowy, czy jakie mogą być podobieństwa pomiędzy technologiami zdalnego wpływania na ludzki system nerwowy, czyli technologiami kontroli umysłu, a porwaniami do UFO. Proszę Państwa, dla mnie też te oba tematy pozostawały całkowicie rozbieżne, bez żadnej najmniejszej części wspólnej, aż trafiłam kilkanaście lat temu na książki Helmuta Lammera. W tej chwili realizator ukaże Państwu na ekranie trzy pozycje. To są tytuły w kolejności ich wydawania: UFO, bliskie spotkania, tajne operacje i mroczna strona nauki. I chciałam się dzisiaj z Państwem podzielić swoimi refleksjami na temat lektury tych książek. Ale najpierw, kim jest autor, albo kim są autorzy, dlatego że on najczęściej opracowywuje te książki i w ogóle tą tematykę ze swoją żoną Marion. Otóż dr Helmut Lammer jest Austriakiem, badaczem przestrzeni kosmicznej i austriackim przedstawicielem MUFON-u. MUFON to jest taka międzynarodowa organizacja, która powstała w Stanach Zjednoczonych, ale w tej chwili już działa w 43 różnych krajach, także w Polsce. I ona grupuje nie tylko fascynatów problematyką technologii kosmicznych czy nieziemskich, ale jądro tej organizacji tworzą naukowcy, fizycy, psychiatrzy, psychologowie, filozofowie, inżynierowie. I tak naprawdę to jest najpoważniejsze na świecie takie gremium, bardzo liczne gremium, które prowadzi na ten temat badania. Doktor Lammer posiada studia podyplomowe w geofizyce i pracuje jako naukowiec dla Austriackiego Instytutu Badań Przestrzeni Kosmicznej. Bierze udział w najróżniejszych programach badawczych, na przykład zajmował się misją Mars Global Surveyor. Jest austriackim reprezentantem właśnie MUFON-u i członkiem towarzyszącym Society for Scientific Exploration. Proszę Państwa, tematyka jego książek opiera się na bardzo szerokich badaniach, jakie członkowie MUFON-u przeprowadzili w różnych krajach, i są to badania dotyczące porwań do UFO. I dokładnie Helmut Lammer w tych książkach stawia sobie pytanie, czy aby na pewno wszystkie te porwania są dziełem w cudzysłowie kosmitów, dlatego że pod wpływem zeznań świadomych uprowadzonych do UFO, jak i również pod wpływem, znaczy po analizie bardzo licznych seansów hipnozy regresywnej w stosunku do ludzi, którzy nie pamiętali swojego uprowadzenia do UFO, badacze zorientowali się, że ta rzeczywistość porwań do UFO to jest naprawdę bardzo skomplikowana materia, no i jakby powiedział klasyk, szatanów tutaj może działać wielu. Proszę Państwa, zaraz na wstępie muszę Państwu
Muszę Państwa uprzedzić o dwóch kwestiach. Po pierwsze, ja absolutnie nie jestem ekspertem w sprawach ufologicznych. To jest temat, no, którym się zajęłam z uwagi na kontrolę umysłu, więc proszę mnie tutaj absolutnie nie traktować jak kogoś, prawda, takiego jak Janusz Zagórski, czy bardzo wielu jego współpracowników, którzy się do tej pory na antenie NTV wypowiadali. Ja Państwu tylko po prostu opowiem, jakie są punkty wspólne tych dwóch zjawisk, z uwagi na dość liczne, prawda, wywiady, jakie ja przeprowadziłam z ofiarami kontroli umysłu. To jest jakby jedno zastrzeżenie. Absolutnie nie występuję tutaj jako gadająca głowa, która coś wie, ma jakieś definitywne pojęcie na ten temat. Nie. Również podobne stanowisko zajmują ci badacze z MUFON-u i z innych organizacji ufologicznych na świecie, bo ja śledzę to po angielsku, ale również po francusku. Proszę Państwa, wszyscy ci ludzie są otwarci. To znaczy mówią, że zagadka jest wielka, zagadka jak do tej pory jest nieprzenikniona. Rysują się pewne hipotezy badawcze, no ale nikt rozsądny nie powie, że tak zwane uprowadzenia do UFO to są tylko i wyłącznie programy wojskowe, programy ziemskie, ani też, że są to tylko i wyłącznie, prawda, sprawstwo można przypisać no, stronie pozaziemskiej. Także, proszę Państwa, naszkicowaliśmy sobie tutaj taki ogólny pejzaż. Kolejną informację bardzo istotną, którą chcę Państwu przekazać, to, że osobiście, mimo że wysłuchałam no, już naprawdę no, setek wywiadów, relacji osób, które podejrzewają, że są ofiarami kontroli umysłu, nie spotkałam ani jednego przypadku, gdzie prawda, ofiary kontroli umysłu, czyli tak zwani targeci, sygnalizowaliby porwanie do UFO. Być może ktoś inny się z moich kolegów ze StopZ-u się z tym zetknął, ja nigdy. Natomiast, proszę Państwa, jest taka część wspólna, tych uprowadzeń i tego elektronicznego nękania, czy gang stalkingu, i temu właśnie jest poświęcony mój program. Helmut Lammer omawia tak zwany projekt Open Mind. To jest wojskowy projekt tak zwanych fałszywych uprowadzeń przez obcych, realizowany przez personel militarno-wywiadowczy, którego celem jest badanie w podziemnych ośrodkach militarnych świadków prawdziwych uprowadzeń oraz prowadzenie na tych, w cudzysłowie, obiektach eksperymentów genetycznych. W tematyce tej najpopularniejszym określeniem owej działalności, a więc i uprowadzonych, nazywa się mianem MILAB, czyli Military Abductions. To jest taki program militarny porwania rzekomo uprowadzonych przez UFO. Dlaczego? Dlatego, że mniej więcej od lat 80. bardzo intensywnie rządy czy struktury wojskowe interesują się tematyką uprowadzeń do UFO. I tutaj jakby są takie dwie jednostki, coś w rodzaju takiej task force MILAB, która stara się
według pewnej hipotezy, prawda, śledzić czy wręcz monitorować te osoby uprowadzane regularnie na statki UFO. I konsekwencją takiego monitoringu, to jest oczywiście chipowanie tych ludzi, to jest na przykład uprowadzanie ich w momencie, kiedy te struktury wojskowe mogłyby sądzić, że właśnie poprzedniej nocy odbywało się jakieś uprowadzenie. To są próby odzyskiwania ewentualnych płodów, prawda, wprowadzonych do organizmów tych ludzi, a zwłaszcza do organizmów porwanych kobiet przez kosmitów. I wszystko się, zdaniem właśnie badaczy, odbywa tak, jakby istniała jakaś grupa wojskowych czy decydentów, która autentycznie wierzy w realność tych porwań do UFO, no i zależy jej na po prostu dowodach czy artefaktach, efektach tych porwań. To znaczy chodzi tutaj o kod genetyczny, o ewentualne chipy, które obcy mogliby wprowadzać do organizmu uprowadzonych. I no, chodziłoby tutaj o tkanki istot pozaziemskich. Więc to jest jeden jakby taki pion działania wojska wokół UFO. No a drugi pion to jest po prostu grupa, która się zajmuje odzyskiwaniem ewentualnych, prawda, obiektów latających, niezidentyfikowanych, czy po prostu jakichś pozostałościach po katastrofie, i to jest NRO Delta Force. Proszę Państwa, jeżeli chcielibyście się Państwo tak w 5-10 minut zapoznać z całą tą tematyką, to oprócz tych książek, ale one są już praktycznie niedostępne na rynku polskim, dlatego że najmłodsza, znaczy najświeższe z nich, czyli Mroczna strona nauki, to jest 2005 rok, więc praktycznie no, można tylko trafić w jakimś antykwariacie. Ale proszę Państwa, jest znakomity artykuł, który nam udostępnił na portalu Fundacja Nautilus pan Tomasz Czerka, który przetłumaczył artykuł, dość długi i bardzo dobrze udokumentowany artykuł Massimo Frattiniego. Więc tych wszystkich Państwa, jeżeli nie będziecie usatysfakcjonowani moją narracją, bo ona siłą rzeczy będzie fragmentaryczna ze względu na ograniczenia czasowe, więc wszystkich Państwa do tego artykułu odsyłam, będzie link w opisie filmu. Proszę Państwa, jaka jest hipoteza badaczy, jeżeli chodzi o ewentualność uprowadzania ludzi przez wojsko w celu przeprowadzania na nich tajnych operacji, to znaczy tajnych programów badawczych, tak zwanych czarnych programów. To jest hipoteza, którą Państwo Lammerowie zdają się nam sugerować jako hipotezę wiodącą. To znaczy, tak to wynika po prostu z tych różnych ankiet prowadzonych na całym świecie, a w każdym razie tak to naprawdę bardzo wyraźnie wynika w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i częściowo również w Wielkiej Brytanii. To znaczy, mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie wyraźnie osoby uprowadzane do UFO albo podejrzewane o to, że były uprowadzone do UFO, są bardzo pieczołowicie pilnowane przez wojsko albo służby specjalne.
I tutaj, proszę Państwa, jest pierwszy punkt, który jest całkowicie zbieżny z programami kontroli umysłu. I tak właśnie opowiada, prowadzi tą swoją narrację pan Helmut Lammer, dlatego że większa część tych książek jest właśnie o tajnych wojskowych programach badawczych, programach zarówno kontroli umysłu, jak i programach genetycznych, czy zmierzających do klonowania ludzi i powstawania tak zwanych hybryd. Ja się, proszę Państwa, posłużę takimi paroma króciuteńkimi cytatami i może zacznijmy od ludzi, którzy pierwsi zaczęli tego typu tajne programy przeprowadzać i to byli naukowcy i lekarze nazistowscy, którzy pracowali w różnych obozach koncentracyjnych. Zaczęło się to wszystko w Dachau, potem był Oświęcim, Brzezinka, potem rozliczne obozy w Gross-Rosen. I teraz cytat. Powyższe przykłady pokazują, że decydenci, amerykańscy decydenci, którzy pod pozorem narodowego bezpieczeństwa sprowadzili tych naukowców i techników do USA, nie byli o wiele lepsi od swoich importowanych, w cudzysłowie, pracowników. W trakcie lektury tej książki będzie można się przekonać, że niektórzy naukowcy z programu Paperclip zajęli nawet eksponowane stanowiska w amerykańskich instytutach badawczych. Każdy, kto uważa, że po zakończeniu II wojny światowej zaprzestano w wolnym świecie prawnie zabronionych eksperymentów na ludziach, zostanie wyprowadzony z błędu w czasie lektury następnego rozdziału. Proszę Państwa, do Stanów Zjednoczonych sprowadzono nie tylko, prawda, specjalistów, fizyków od broni jądrowej, czy inżynierów od programu rakietowego, ale sprowadzano również, i to byli w zasadzie naukowcy, na których i alianci, i Rosjanie polowali najbardziej, żeby ich przejąć, to byli po prostu lekarze obozowi. W tym uważa się, że także dr Mengele został w ten sposób w ramach programu Paperclip przemycony do Stanów Zjednoczonych, a nawet są takie hipotezy dość dobrze udokumentowane, że mógł być również twórcą właśnie tych programów typu MK Ultra, Artishock, Monarch i tak dalej. Proszę Państwa, więc nie ulega wątpliwości, dr Lammer bardzo to obficie dokumentuje, że te programy trwały po wojnie i trwały również po skandalu MK Ultra, to znaczy po roku 1970. I no, wszystko wskazuje na to, że trwają do dzisiaj, tylko że zostały poniekąd, w cudzysłowie, wyeksportowane do innych krajów na świecie, po prostu dlatego, że Amerykanie po tych skandalach zaczęli tym badaczom patrzeć na ręce, że również były komisje senackie i tam zapadały całkiem niezłe wyroki. Proszę Państwa, i teraz jakie są punkty wspólne i o czym ja od moich kolegów targetów usłyszałam, co również relacjonują ofiary porwań do UFO. Przede wszystkim, proszę Państwa, kontrolę za pomocą tak zwanych czarnych śmigłowców. To znaczy ciemnych, nieoznakowanych śmigłowców, które albo tym ludziom towarzyszą,
albo po prostu zawisają nad ich domami z niewiadomej przyczyny. Czasem są to całe formacje czarnych śmigłowców i na to również uskarżają się dzisiaj w różnych krajach, ale także w Polsce, no, ofiary kontroli umysłu. To się naprawdę z nami dzieje. Ja również miałam taki epizod, że pytano mnie, czy mnie przez dwie noce, znaczy przez dwa kolejne poranki pytano mi się, czy mnie się śniły czarne helikoptery i faktycznie zdarzyła się taka noc, ja nie mogę Państwu zagwarantować, że to była akurat jedna z tych dwóch nocy, kiedy około drugiej, trzeciej nad ranem nad naszą kamienicą wisiał sobie całkiem długo taki helikopter, nie wiadomo czy czarny, prawda, bo sąsiadka tego nie zdążyła zobaczyć. I ja też w jednej z tych dwóch nocy słyszałam jakiś rotor i to chyba nie był silnik samochodu. Czemu by to miało służyć? No najprawdopodobniej, ponieważ mnie próbowano opowiadać moje sny, kolejne sny. Ja śpię snem sprawiedliwego, więc nie śni mi się nigdy nic. Zatem, prawda, no, ale były takie osoby w moim otoczeniu, które współpracowały albo były rodzinnie powiązane z wyższą uczelnią techniczną, z którą ja sąsiaduję przez ulicę. No i było ewidentne, że próbuje się na mnie jakichś doświadczeń z zakresu tak zwanej inżynierii snu, a pamiętajmy, że do przytłaczającej większości uprowadzeń przez UFO dochodzi właśnie nocą, dochodzi właśnie we śnie albo na takim pograniczu jawy ze snem. I proszę Państwa, co jest jeszcze wspólne, właśnie jeżeli chodzi o obecność nad nami tych czarnych helikopterów? Pojawia się słyszenie mikrofalowe. To znaczy tam, gdzie nadlatują, gdzie są czarne helikoptery, obojętne czy ofiary kontroli umysłu, czy osoby, które są monitorowane ze względu na uprowadzenia do UFO, sygnalizują, że pojawia się tak zwane słyszenie mikrofalowe. To znaczy głosy w głowie, które wydają im określone komendy. My już z tą problematyką kontroli umysłu gościmy u Państwa od 5 lat, więc sądzę, że termin, prawda, słyszenia mikrofalowego jest absolutnie Państwu znany. To jest po prostu wywoływanie takie za pomocą określonych częstotliwości fal, no prawie że fizycznego odczucia słyszenia pewnych poleceń, pewnych komend. I proszę Państwa, również wraz z czarnymi helikopterami pojawiają się różne zakłócenia urządzeń elektrycznych, elektronicznych. I to jest również coś, no, z czym my mamy do czynienia na co dzień, czyli ewidentnie te czarne helikoptery są wyposażone w jakąś właśnie technologię emitującą falę, również emitującą promień. To znaczy widziano, i to już zupełnie przytomni świadkowie, obserwowali właśnie takie helikoptery, które zawisały nad domami i kierowały w jakieś okno taki właśnie promień, który wyglądał na promień laserowy. Bo musicie Państwo wiedzieć, że wokół fenomenu UFO jest bardzo wiele świadków. Zdarzają się również, prawda, takie wieloosobowe wziątki do UFO. No i wygląda na to, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, no jest, znaczy, no możemy być przekonani o pewnej materialności tych właśnie uprowadzeń. I teraz jak relacjonują ofiary, czym się różni uprowadzenie przez wojsko od uprowadzenia przez UFO? Tutaj, proszę Państwa, występują bardzo istotne różnice, a mianowicie UFO pojawia się nocą, przenika przez ścianę
znaczy przedstawiciele UFO, agenci UFO, pojawiają się nocą, przenikają przez ścianę, wyprowadzają tą osobę jakby przez mur do tego pojazdu kosmicznego. I pojazd kosmiczny, ta sala badań albo ta sala, gdzie się przeprowadza jakieś tam wywiady, jakieś tam nauki w stosunku do uprowadzonych, jest okrągła i przesycona takim jasnym, nieziemskim światłem. Ufonauci, którzy przeprowadzają na przykład badania medyczne na tych ofiarach, albo którzy prawda, się z nimi kontaktują, są określani jako zimni, jako ludzie emanujący jakąś bardzo silną energią psychiczną, prawie że telepatyczną, ale nie są brutalni. Nie są brutalni, nie są sadystyczni. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z relacjami i gdzie ofiary same mówią, że prawdopodobnie były w jakichś bazach wojskowych, prawdopodobnie zajmowali się nimi prawdziwi lekarze i prawdziwi wojskowi, to tam to uprowadzenie ma zupełnie inny scenariusz. To znaczy jest to nierzadko uprowadzenie w dzień, po prostu pojawiają się nagle jakieś ekipy, bardzo często takie no, zamaskowane jak komandosi. Ofiary albo całe rodziny dostają albo do wypicia jakiś płyn, albo dostają jakiś zastrzyk, albo na przykład po prostu się wpuszcza gazy do mieszkania, gazy usypiające. I potem ci ludzie są albo transportowani helikopterem, albo ciężarówkami, czy jakimiś pojazdami mechanicznymi do podziemnych baz wojskowych. I proszę Państwa, z relacjami, to nigdy nie były relacje o UFO, ale z takimi relacjami, że ktoś miał dziurę czasową. I to taką potężną dziurę czasową. Albo ktoś jechał z kimś samochodem i to trwało o parę godzin dłużej niż miało trwać. Temu komuś z naszych kolegów z ofiar kontroli umysłów wszczepiano w tym czasie jakiś implant. To z tym się zetknęłam. Te sprawy się rzeczywiście dzieją. I proszę Państwa, jak się przeprowadzi taki dość długi wywiad, to zawsze w którymś momencie spontanicznie wypływa informacja, że gdzieś blisko jest jakiś wojskowy, jakiś policjant, jakieś służby specjalne, że gdzieś w sąsiedztwie jest poligon i tak dalej, i etc. Natomiast ofiary porwań do UFO, które relacjonują swoje porwania jako porwania do baz militarnych, podkreślają, że po prostu były w normalnych kwadratowych pomieszczeniach, że to było tak, jakby to były sale operacyjne. Natomiast personel, głównie personel wojskowy, był zawsze w stosunku do nich no, jakiś taki nieprzyjemny, popychający, brutalny. Po tych badaniach dostawały po prostu prawdopodobnie jakiegoś głupiego jasia. No i traciły przytomność, odnajdywały się w swoim domu, w swoim łóżku. Proszę Państwa, tak to wygląda, tak mniej więcej opowiada o tym dr Lammer. I teraz mamy takie dość zastanawiające fragmenty relacji tych osób. I od tej pory już się będę zajmowała tylko tym aspektem, że najprawdopodobniej te osoby zostały uprowadzone przez wojskowych, bądź na cele właśnie jakichś programów kontroli umysłu, bądź po to, żeby wydobyć od nich ich wspomnienia z prawdziwego uprowadzenia do UFO. I teraz tak, jedna z uprowadzonych, Angie,
przypomina sobie, że obca, niskiego wzrostu istota czytała jej myśli. Ta procedura, określana jako mind scan, została dokładnie opisana w książce Utajnienie UFO. Chwilę później pojawiło się pięciu wojskowych. Czterech z nich nosiło oliwkowo-zielone mundury, piąty zaś miał ciemne włosy i był ubrany w długi płaszcz koloru khaki z naszytymi licznymi kieszeniami. Obca istota skurczyła się nagle do małej kuli światła. Przywódca grupy powiedział Angie, że była ona, ta istota, stworzonym przez nich hologramem. Później jeden z mundurowych zaprowadził Angie do zaparkowanego przed domem busa. Kiedy zapytała mężczyzn, kim są, starszy odpowiedział, że jego grupa pracuje w specjalnym kompleksie podziemnym i stanowi część eksperymentu Mind Control. Angie podano narkotyki i wypytywano o jej porwania przez UFO. Po przesłuchaniu oprzytomniała o 5 rano w swoim łóżku. W następnych miesiącach doznała kolejnych uprowadzeń przez UFO. I proszę Państwa, zdarzają się też przypadki, na przykład takiej małej, już dorosłej kobiety, która była porywana już jako dziecko do UFO. W dodatku i ta kobieta utrzymuje, że brała udział w programie ufologicznym. Obecnie ma około 40 lat i podobno jako dziecko nosiła w ramach programu wojskowego kostium małej szarej istoty. To przebranie odpowiada dokładnie opisowi, jaki podają pod hipnozą uprowadzeni przez UFO. Kobieta twierdzi, że szyja kostiumu sterowana była elektronicznie, gdyż głowa obcego umieszczona była wyżej niż jej własna. Również są relacje, że po prostu osoby sobie zdały sprawę, że zwłaszcza jeżeli chodzi o takie postaci kosmitów, mieli postać gadów, że tam były stosowane maski. I to co mówią badacze, że również nie można, że rysują nam się tutaj dwie hipotezy. Jedna z tych hipotez jest taka, że tutaj naprawdę chodzi o programy mind control. Natomiast w tej fazie właśnie podawania jakiegoś produktu, kiedy już te badania czy ta obróbka psychotroniczna została zakończona, że w tej fazie potem tej nieprzytomnej osobie indukuje się, wdrukowywuje się pod wpływem hipnozy takie po prostu zaciemniające, kamuflażowe wspomnienia, dlatego że jeżeli zacznie opowiadać wokół, że została porwana do UFO, no to prawda, to zdyskredytuje wszystko to, co miałaby poza tym do powiedzenia. I proszę Państwa, kolejna hipoteza, te hipotezy są równoległe, nikt tutaj niczego nie przesądza. Kolejna hipoteza jest po prostu taka, no, że wojsko, zwłaszcza wojsko amerykańskie, współpracuje z ufonautami. Że to są jakieś wspólne projekty, że to są jakieś wspólne projekty badawcze, no i że na skutek tych projektów badawczych dochodzi do powstawania tak zwanych hybryd. Dlatego, że bardzo wiele kobiet, które zostały uprowadzone do UFO, sygnalizuje, że były zmuszane do stosunków płciowych i to no, z istotami, które nie miały ludzkiego wyglądu. Również, proszę Państwa, bardzo istotną taką
reminiscencją z tych bądź baz podziemnych wojskowych, bądź tych statków, dużych statków kosmicznych, są obrazy, jakie ci ludzie przywołują, obrazy jakichś doświadczeń genetycznych. To znaczy, że widzieli jakieś rzędy, jakiś rur, gdzie ludzie pływali w wodzie, gdzie w wodzie pływały tak jakby klony, takie identyczne egzemplarze, egzemplarze ludzkie, i tych egzemplarzy był cały szereg, że zmuszano ich, że jedną z form badań czy tortury było zmuszanie ich do oddychania cieczą. To znaczy, że były umieszczane w takich pojemnikach z cieczą, no i musieli tą cieczą oddychać. Proszę Państwa, to są bardzo stare doświadczenia, jeszcze prowadzone przez nazistów na Dolnym Śląsku. To robią Instytut Badań Lotniczych niemiecki. Chodziło o to po prostu, w jaki sposób no jakby przystosować lotników niemieckich w razie, gdyby musieli się, prawda, wodować na Atlantyku. Także proszę Państwa, to są wszystko rzeczy, no, które my traktujemy z przymrużeniem oka, wydaje nam się, że to jest bajka. Natomiast może się za tym kryć naprawdę bardzo czarna i bardzo mroczna rzeczywistość. I jak mówię, ta rzeczywistość jest badana pod różnymi kątami. Jeżeli Państwa ten temat zainteresuje, to kolejny odcinek moglibyśmy poświęcić bardzo ciekawemu zagadnieniu z pogranicza etnologii i etnobotaniki. Dlatego, że problematyką porwań do UFO od lat, w zasadzie w tej chwili, no to już będzie od 20 paru lat, zajmują się bardzo poważnie nie tylko fizycy kwantowi, którzy podejrzewają, że to mogą być jakieś, prawda, przejścia międzywymiarowe, ale zajmują się też tym psycholodzy i psychiatrzy. W roku 1994 roku na MIT-cie odbyła się taka słynna konferencja z udziałem, no, w zasadzie takiego papieża ówczesnej psychiatrii amerykańskiej, profesora Macha. I on jak najbardziej po wysłuchaniu właśnie tych naukowców, którzy się tam zgromadzili, po prostu napisał książkę pod tytułem Uprowadzeni, o tym, że najprawdopodobniej jest to zjawisko realne, a w każdym bądź razie w tamtym czasie społeczeństwo amerykańskie zdało sobie sprawę, że praktycznie ponad 3% Amerykanów deklarowało właśnie tego typu wspomnienia. Bardzo ciekawy jest też wątek, no, że pod wpływem spożywania pewnych roślin, głównie z obszaru Ameryki Łacińskiej, mówię tutaj przede wszystkim o tak zwanej ayahuasce, ludzie, którzy są pod wpływem, prawda, tych substancji psychoaktywnych, relacjonują absolutnie identyczne przeżycia, jak przeżycia osób porwanych do UFO. I proszę Państwa, chciałabym już w tym momencie, prawda, podsumować i powiedzieć Państwu, że zdaniem autorów książki zarówno bycie ofiarą kontroli umysłu, to znaczy bycie ofiarą tych eksperymentów wojskowych, gdzie, prawda, nam się wszczepia biochipy, gdzie nam się, prawda, funduje interfejs mózg-komputer, jak i porwania właśnie do UFO, to są dwa najbardziej traumatyczne doświadczenia, z jakimi można mieć do czynienia obecnie. No i niestety tak się składa, że funduje się, w cudzysłowie funduje, tego typu odloty, bo to są odloty, no, ludziom niewinnym, ludziom przypadkowym, ludziom absolutnie do tego
nieprzygotowanym. Są, wynikają z tego ogromne, ogromne dramaty ludzkie, ale proszę Państwa, wynikają również bardzo liczne zgony, dlatego że po zakończeniu takiego programu po prostu zarówno te króliki doświadczalne ziemskich oprawców, jak i jeżeli chodzi o porwania do UFO, no to były naprawdę zgony. Były naprawdę zgony, były naprawdę porażenia, poparzenia. Co jest jeszcze częścią wspólną, proszę Państwa? Okazuje się, że zarówno ofiary kontroli umysłu, jak i ofiary porwań do UFO, czy no, ludzi, którzy przeżyli spotkanie z takim niezidentyfikowanym obiektem latającym, mogą zostać poparzeni. I naprawdę te rodzaje poparzeń są identyczne. To na przykład mogą być rąby, albo co jest najczęściej, pojawiają się na skórze no w zasadzie znikąd, nie wiadomo, nie ma promienia, natomiast pojawiają się i u jednych, i u drugich takie, mój kolega to nazywa kolista wysypka, to znaczy takie plamy w kształcie bardzo, bardzo regularnych kółek, na przykład 3, 4, 5 w rządku. Również jeżeli chodzi o ofiary kontroli umysłu, pojawiają się takie bądź przebarwienia, bądź wypalenia na różnych sprzętach, prawda, na zasłonach i tak dalej. Także tutaj naprawdę niewątpliwie jest wiele punktów wspólnych, ale cóż, no, przy całym tym nieszczęściu, jakie nas spotyka, bo naprawdę jesteśmy torturowani okrutnie i od ostatnich 10 dni ja dostaję coraz liczniejsze sygnały od moich kolegów i przyjaciół, że ten poziom tortury staje się nie do wytrzymania, że po prostu siadają nam serca, siadają nam nerki, jesteśmy coraz bardziej poparzeni, coraz migreny są coraz dotkliwsze. I proszę Państwa, no niestety w ubiegły piątek odeszła jedna z naszych koleżanek. Była atakowana, pisała o tym, opisywała to bardzo, bardzo precyzyjnie i jeszcze do tego wrócimy. Ale proszę Państwa, pamiętajmy, że ktoś się tym bawi, ktoś na tym bazuje swoje kariery uniwersyteckie, a to jest bardzo konkretne cierpienie i to cierpienie całych rodzin. Dziękuję Państwu bardzo. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.